Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam białego kruka, czyli Volvo C70 w niespotykanej w Polsce konfiguracji. Białe zresztą. No, do tego to Volvo, które nie ma wielkiego bagażnika, więc w sumie to też rzadkość, taki biały kruk. Ten film wyszedł nam dosyć krótki, więc nie będę Wam przerywał tam później reklamą w połowie, tylko powiem już teraz. Najtańsze ubezpieczenie kupicie oczywiście na mubi.pl/Zachar i tam znajdziecie porównywarkę ofert różnych towarzystw, więc bez trudu w ramach porównywarki znajdziecie oczywiście najtańszą polisę, a po zakupie ubezpieczenie Mubi zwróci Wam dodatkowo 150 zł cashback na konto. I to przykładowo polisę do C70 wyceniłem, znalazłem za 407 zł, minus 150 zł cashback daje 257 zł za rok. Zaledwie. I tak to też zadziała dla Twojego samochodu, więc nie przepłacaj, link znajdziesz w opisie, zajrzyj i pamiętaj o tym, żeby od wszystkich cen, które zobaczysz tam na liście w porównywarce, odjąć 150 zł cashback. Zapraszam. Cześć, jestem Kamil. Przyjechałem pokazać Wam swoje auto, które mam od roku. Kupiłem w poprzednim sezonie. Jest to Volvo C70 w wersji wyposażenia Momentum, czyli prawie najbogatszej, z wyjątkiem bardzo limitowanej wersji Inscription, limitowanej do 2000 sztuk. Auto zostało wyprodukowane w 2010 roku. Szukałem tego auta dosyć długo. Nie wiedziałem, że auto takie nie występuje w wersji benzynowej w połączeniu z manualną skrzynią. I tutaj można przytoczyć pewne powiedzenie. Jeżeli wszyscy myślą, że coś jest niemożliwe, to znajduje się ktoś, kto o tym nie wie i mu się to w końcu udaje. I właśnie udało mi się znaleźć takie auto. Sprowadzone ze Szwajcarii w tamtym roku. Gdy przyjechałem do Urzędu Komunikacji je zarejestrować, Urząd Komunikacji musiał dodać nowy model do katalogu. Pod maską mamy silnik będący reprezentantem rodziny silników modułowych White Block. Nie będę rzucał tutaj hasłami, że silniki te przechodzą do legendy, a na pewno nie tak bardzo jak poprzednik tej rodziny Red Blocki. Jest to silnik o pojemności 2435 cm3. Wersja 170-konna. Były również 140-konne. Różniły się przede wszystkim przepustnicą. W wersjach 140-konnych była to przepustnica Magneti Marelli, ograniczona do 75% wydajności. Tutaj jest już przepustnica Boscha. Te silniki również potrafią być mocne, zwłaszcza gdy są doładowane. I takim moim ulubionym przedstawicielem tej rodziny jest silnik o pojemności 2401 cm3, 260-konny. Niektórzy mówią, że to mokry sen w większości tunerów, który śmiało można podrasować do 400-450 koni mechanicznych bez żadnych kutych tłoków i tym podobnych. Jest to silnik stosunkowo dynamiczny, przynajmniej ja jestem zadowolony. Do setki rozpędza się w 9 sekund. Co ciekawe, auto posiada ogranicznik prędkości do 250 km na godzinę. Zupełnie nie wiem po co, bo na pewno by się nie rozpędził do tej prędkości. Odnośnie ewentualnego tuningu, no z moim wolnossakiem niestety nie da się nic zrobić. Także muszę pokochać to auto takim, jakie jest. Chcę jeszcze wspomnieć o brzmieniu, bo silniki pięciocylindrowe, rzędowe piątki od Volvo słyną naprawdę z pięknego brzmienia, zwłaszcza doładowane. Chociaż mój też nie wypada najgorzej. Katalogowe spalanie tej jednostki to 12 litrów, około 12 litrów.
ale nie jest aż tak wysokie. Chyba że przy bardzo dynamicznej jeździe. W moim przypadku jest to 11 litrów. Za to katalogowe spalanie w trasie to 7 litrów. Nie wiem przy jakiej prędkości, może w przypadku jazdy z prędkością ciężarówki tak jest to możliwe. W moim przypadku jest to spalanie na poziomie 9 litrów. Auto z tyłu różni się jedynie znacznie w porównaniu do wersji przedliftowej. Został jedynie podniesiony nieco tył tego auta. Pojemność bagażnika to 404 litry. W przypadku, gdy rozłożymy dach, schowa się on do bagażnika, wtedy można umieścić w nim jedynie dwie walizki. To, co widzimy tutaj, z tej strony, z lewej i z prawej strony, to system bezpieczeństwa ROPS. Znajdują się tu ładunki wybuchowe, które eksplodują, gdy auto wyczuje, że grozi mu koziołkowanie. Wówczas wystrzeliwane są tak zwane pałąki antykapotażowe, które chronią nas przed urwaniem głowy. Ze względu na rozbudowane systemy bezpieczeństwa w tych autach, bardzo często powtarzam, że zakup Volvo to nie tylko zakup pojazdu do przemieszczania się z punktu A do punktu B, ale również prawie tak jak zakup polisy ubezpieczeniowej. Na drogach często mijamy osoby, które dopiero odebrały prawo jazdy, osoby na podwójnym gazie. Prędzej czy później spotkamy kogoś takiego, zazwyczaj nic się nie stanie, ale jeżeli już, to warto jest siedzieć w tym czasie w Volvo. Tak jak wcześniej wspomniałem, wersja wyposażenia to Momentum, czyli znajduje się tutaj wiele niepotrzebnych rzeczy, które mogą tylko się po prostu zepsuć i nawet nie zauważa się, że istnieją. Znajduje się tu 8 głośników, łączna moc to 160 W. W aucie niestety nie da się wyłączyć kontroli trakcji, stety albo niestety. Może nawet lepiej, że nie da się wyłączyć kontroli trakcji, no, w sumie jest to Volvo, także nie ma się co dziwić. Wszystkie te systemy bezpieczeństwa, wszystko to, jak to jest tu poukładane, sprawiło, że Volvo C70 było najbezpieczniejszym kabrioletem swoich czasów. To, z czego jestem zadowolony, zwłaszcza w bardzo słoneczne, upalne dni, to bardzo mocna klimatyzacja. No, ale nie ma się co dziwić, bo znaczna część eksportu płynęła do krajów arabskich, zwłaszcza do Arabii Saudyjskiej. To taką ciekawostką jest, że Volvo przekonywało tamtejszych potencjalnych klientów, że już nigdy nie będą musieli kupować białych aut. I rzeczywiście różnica temperatury w egzemplarzu białym i czarnym to jedynie 3 stopnie Celsjusza. Przed nami znajduje się mały monitorek z nawigacją i z jakimiś tam innymi rzeczami, ale szczerze mówiąc nie interesowałem się tym za bardzo. Jest do tego pilot, którego nie wożę ze sobą. Korzystam ze swojej własnej nawigacji. Ta pizerka, jak widzimy, jest skórzana, jest stosunkowo dobrze zachowana. Staram się o nią dbać i pregnować raz na pół roku. Wnętrze auta jest dosyć skromne. Można powiedzieć, że skandynawskie typowo, mimo tego, że nie zostały zaprojektowane przez Skandynawa, tylko bardziej przez Latynosa. We wnętrzu znajduje się naprawdę dużo schowków, także nie ma problemu ze znalezieniem czegoś, co jest jeszcze puste. Z przodu jest stosunkowo dużo przestrzeni na nogi. Mam 1,86 m i czuję się w tym aucie dosyć swobodnie. Z tyłu już nie jest tak dobrze. Wnętrze jest dosyć dobrze spasowane. Raczej nic tu nie strzela.
Może z wyjątkiem momentu, gdy jedziemy po jakichś nierównościach, wtedy trochę trzeszczy dach. Jeżeli chodzi o mechanizm otwierania dachu, jest naprawdę zaawansowany technologicznie. Należy odpalić najpierw auto, należy trzymać nogę na hamulcu i mamy tutaj dwa przyciski, jeden do otwierania dachu, drugi do jego zamykania. Czas otwierania dachu i jego składania to około 25 do 30 sekund. Koniec. Bardzo lubię jeździć tym autem. Jest stosunkowo twarde. Na oryginalnym zawieszeniu już jest stosunkowo twarde, dlatego że występowało również w mocniejszej wersji T5. Na początku 220-konne przed liftem, a później w wersjach poliftowych 230-konne. Te wersje przyspieszają do 100 km na godzinę, jeżeli dobrze pamiętam, 7,5 sekundy. Auto ma promień skrętu jak jakiś okręt wojenny. Byłem tym autem nawet kiedyś na hamowni. Wyniki były fabryczne. Naprawdę doskonałe auto na cały rok. Przyznam szczerze, że jazda po Warszawie z otwartym dachem, powiedzmy po S8, no nie wiem, czy polecam akurat, ponieważ no, jest dosyć głośno, ale już tak bardziej w okolicach centrum miasta, zwyczaj ciepłym wieczorem jest to naprawdę przyjemność. Niektórzy mówią, że cabrio daje poczucie wolności i może coś w tym jest. Auto posiada naprawdę doskonałe hamulce. Posiada również dodatkowe systemy wspomagania hamowania, ale to już w sumie nic nadzwyczajnego. Chyba wszystkie nowe auta mają coś takiego. Generalnie z auta jestem naprawdę zadowolony. Nie zamieniłbym je na żadne inne. No może z wyjątkiem Lexusa LC500. Ale tylko z otwieranym dachem. Być może to auto będzie miało nawet u mnie dożywocie. Jednym z plusów posiadania nawet kilkudziesięcioletniego egzemplarza Volvo jest fakt, że Volvo jako jedna z trzech marek na świecie posiada swój dział historyczny, gdzie możemy znaleźć absolutnie każdą część do każdego modelu kiedykolwiek wyprodukowanego przez Volvo. Auto poleciłbym prawie każdej osobie, no może z wyjątkiem rodziny z dziećmi. Dziękuję za zaproszenie do programu. Pozdrawiam wszystkich oglądających.